Dobra, witam was dzisiaj wszystkich z PTS-a rosyjskiego. Znowu, jak widzicie, nowy interfejs garażu, nowe modele pojazdów. Tak oto wygląda. Dzisiaj będzie to będą takie dwa krótkie filmiki. Jeden będzie o Centauro 120, który tutaj w tej aktualizacji, to jest 020 z PTS-a rosyjskiego, dostaje magazynek na pociski. Jak widzicie, dobrze mam to pozakładane, mam 697-720 peny. Mają te pociski. Tak wyglądają jego... moment... Bo się troszeczkę gubię w tym. MBT. To jest spotter. Artka. Light. Są. Dobra. Tak wyglądają jego dane. Możecie tutaj sobie zobaczyć. Oczywiście to jest pojazd wymaksowany. O, tak wygląda drzewko. Tam je zamkniemy. Ale co mamy? Za chwilę wejdę sobie na ten poligon, alabino co tam jest, i pokażę wam, jak to działa. Także mamy tak na Centauro. To będą szybkie dane, takie na suchutko. 538 damage'u, 720 peny, 4700 minutowego dpm-u, 28 sekund przeładowania magazynka, 200 HP, pancerz, no widzicie, żaden, 104 na godzinę, 3,27, 23 stopnie obrotu kadłuba, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, to był kadłub pierwszy tutaj. 0,3 kamuflaż, 450 metrów zasięg widzenia, minus 8 depresja, 0,07 celność, 1,58 czas skupienia i 30 stopni obrotu wieży. Ponad 30 stopni obrotu wieży. No to teraz to wejdziemy sobie na poligon, tylko to było to? Nie. Rosyjski język, jednak ciężki język, to? Nie. Boże. To? To było to, dobra. Także dajemy. Się to szybko ładuje, także problemów nie powinno być. Co wam powiem? No powiem wam, że to są dość... To jest teraz zrobi się jeszcze bardziej ciekawy pojazd. Bo będzie posiadał ten magazynek. Oczywiście możemy go też sami przeładowywać. Bez żadnego tam... Bez żadnych komplikacji. Widzicie, ładuje. 2,5 sekundy przeładowania między pociskami, 6 pocisków w magazynie. Zaraz wam coś pokażę z nim. Znajdziemy sobie jakiś cel. Nie wiem, może być... To jest 9, to może być na przykład... Challenger 2. Na przykład o ten Challenger, tak? Challenger? Dobrze mówię? Dobrze mówię. O, on jest stokowy, tu są, także patrzcie, co się będzie działo. No, tak to wygląda. My zostaje nam jeden pocisk. Możemy też sobie przeładować ręcznie. Ja to mam pod C? Pod Q? Pod E? Pod Q. Przeładowuje nam na pełny magazynek, nie? Znaczy obcina o jeden pocisk czas przeładowania. Także tak oto wygląda teraz Centaur 120. I tak wejdzie do gry. Raczej się już nie powinno nic zmienić z magazynkami. Ja jeszcze poszperam sobie, prawda, po tym. Ładujemy. Ja wam jeszcze pokażę raz. O, możemy przeładować sam jeden pocisk. On się załadował. I ładujemy. Na full magazynek, czyli te 5 sekund tam chyba ładowanie. Doładowywanie pocisku, jak to by nazwać. Czyli tak naprawdę zjadamy 9 Challengera od tyłu całego. Na magazynek. Zostaje mu nic. A i mix, co to jeszcze? Bufor, zobaczymy. O, tam tylko taką te... 90 to jest? Te 90. Tu nam zostało 2 pociski. Także bardzo przyjemny będzie. Troszkę jest mniej żwawy, niż był kiedyś tam. No i na pewno to będzie bolączką. No ale to jest jednak TEDek. Teraz będzie ciężkim TEDekiem. Znaczy bardzo upierdliwym. Gdzie ten brother jest? I ładujemy. No. Także tutaj to by było tyle. Idziemy sobie jeszcze do garażu. Mi się, powiem wam, dobrze nim gra. Nie będę w oczy obity, bo to jest PTS i to jeszcze zamknięty, także... No nie chcę... Po prostu nie ma ludzi na razie na nim, bo on jest wyłączony. No. Także tak oto wygląda nasz kochany kolega, prawda, Centauro. A co to jest tu? Możemy sobie jedną wybrać, tak? Tylko co to znaczy? To jest chyba taran. To jest obrót wieży, to jest... nie wiem. A tu co mamy? Teraz mamy, tak wyglądają perki. No to pewnie będzie rozwijane, także tego może być od groma za jakiś czas. O, a teraz tak wygląda to. Czy działają mu te wszystkie te... No to na przykład ściągniemy... Moment, jak to się ściągało? To się ściągało tak. I mamy tutaj czas przeładowania... Gdzie to jest? 100, tak? 32. Jak mu założymy... to, czyli tam szybsze przeładowanie magazynu, mamy 28, czyli działa. Co tutaj mamy? To mamy czas skupienia, chyba to był. Czy celność to była? Moment, gdzie jest celność? Mamy 0,07 i 1,58, jak założymy mu to. Praktycznie tak samo. Dobra, a tutaj jak zdejmiemy to następne. Właśnie to jest problem u mnie teraz na tym rosyjskim serwerze, że ja naprawdę 1,73, czyli dodaję. Czyli celności już nie musimy zakładać. Bo to nic mu nie da. Dobra, to zdejmiemy mu celność i założymy mu tak. To. I tutaj zamiast tego, żebyśmy widzieli daleko, daleko hen. Gdzie jest ten największy? 55 metrów. 70 metrów, to. No i teraz jest bajka. O. Mniej więcej tak bym nim jeździł. Jak widzicie. Co to jest to? Aha, tu mamy takie coś, ok. Coś tu się jeszcze pozmieniało. Jeszcze jedną rzecz sprawdzę, bo dzisiaj była aktualizacja. Przy okazji zobaczę jedną sprawę. A nie, tutaj nie ma. Tutaj jak widzicie też jest zmienione ikony. Zostały pozmieniane. A tu coś się stało ciekawego? Nie. Chyba nie. A tu? Tu też raczej nie. Tak jak było jest. Dobra. I tutaj. Coś jeszcze chciałem zobaczyć. To było drugie czy trzecie? Nie, to nie było to. Model tego Chieftaina. Tylko muszę znaleźć, gdzie tu się... to. Nie. To może to były... To jest właśnie takie w ciemno. O, to było to. O, tak on wygląda. Aha, czyli tak ma wyglądać, dobra. Jest ok. Czyli jest ok. Dobra, no to chciałem wam tylko tyle pokazać. No ten Challenger 120, taka nowinka, króciutka. O co tu chodzi, czym to się je i jak będzie wyglądało w przyszłej aktualizacji. Także ja wam bardzo dziękuję za oglądanie. Zapraszam na następne odcinki z... Zobaczymy jeszcze, czy z PTS-a, czy z normalnego serwera. Nigdy nie wiadomo. Do zobaczenia.